כיוון סב 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 חנוכה הוא חג טוב חנוכה הוא חג טוב סביבון סב 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 Patrzę się na to, co się za mną z tyłu dzieje, że gmina żydowska, odbierając były szpital żydowski i były pogotowie ratunkowe w Warszawie, które było pogotowiem miejskim. W czasie wojny Hitler tutaj urządził sobie komendanturę. Szpital dziś po 60 latach gmina żydowska odzyskała w ramach restytucji mienia polskiego i to co widzi pan, to to się właśnie dzieje. Wyburzają, pieniądze wzięli do kieszeni z podzieleniem się ze Światowym Kongresem Żydów, z Ronaldem Lauderem i to wszystko jest po tym Holokauście, co pozostało. W całej Warszawie i w całej Polsce dzieją się podobne rzeczy. Synagogi, mykwy, żydowskie szpitale, biblioteki, wszystkie, które były religijne, zostają likwidowane właśnie w ten sposób. Firmy się robią to w sposób bardzo chirurgiczny, niemalże nauczeni chyba w Izraelu. Się robi chirurgiczne cięcia, tak jak ostatnio były napaści na Palestyńczyków i wymordowanie 1400 osób. Kilka dni, kilka tygodni, tak tutaj od 1 maja do dnia dzisiejszego, mamy 14 maja, likwiduje się właśnie ten... Słyszy pan, widzi pan, tak robił Hitler. Hitler robił tak samo. W czasie II wojny światowej tak padała Warszawa, tak padało getto, w ten sam sposób. Wyburzane były domy i wyburzane były wszystkie żydowskie majątki. I nie tylko żydowskie. I później polskie w 1944 roku w Powstaniu Warszawskim. Kto to robi dokładnie, imiennie, personalnie, bo imiennie. To jest... Imiennie. Ronald Lauder, prezydent Światowego Kongresu Żydów, na zlecenie ludzi z Warszawy, z gminy żydowskiej, Andrzeja Zozuli, Piotra Kalcika, Piotra Rytki-Zandberga i całej tej mafii żydowskiej, która okupuje żydowskie majątki, która się przekształciła w Związek nie Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, tylko w Związek Grabieżców Wyznaniowych Żydowskich w RP. Materiał jest wstrząsający. Jesteśmy akurat chyba już w takim końcowym etapie. Pozostała tylko ściana szczytowa. Trzeba przyznać, ja tu byłem rano. Rano było... nie było takiego tempa pracy, wtedy się spieszą. Bardzo dużo w ciągu jednego dnia rozebrali. Spieszą się bardzo i już mamy godzinę 20, po 20 wieczorem i prace trwają. Widać, że tempo jest ekspresowe, można odnieść wrażenie, że jest to robione, żeby jak najszybciej to rozebrać, żeby nie kłuło w oczy. No oczywiście jest umowa, żeby to zrobić jak najszybciej. Co prawda tam napis, że do 30 kwietnia, maja, przepraszam, ale niestety przyspieszone zostały. Tutaj doglądają właśnie Żydzi, przyjeżdżają z gminy żydowskiej, przed chwilą był Piotr Rytka-Zandberg. Odjechał przed chwilą taksówką. Mamy cały czas kontrolę oczywiście właścicieli tego byłego już budynku, bo za chwilę go w ogóle nie będzie. Za chwilę zostanie całkowicie zmazany z mapy Warszawy i Leszno 15 przestanie istnieć całkowicie. To jest koniec Leszno 15. Koniec szpitala żydowskiego, koniec pogotowia ratunkowego. Pani Olszawia, co to będzie?
Jaki los dalej z tego miejsca? Trudno jest powiedzieć, kto to kupił, bo oczywiście jest to owiane szeroką tajemnicą. Ale na pewno kupił jakiś deweloper, który postawi tutaj może hotel, może jakieś centrum, jakieś może biurowiec. No trudno powiedzieć co. W każdym bądź razie jakiś deweloper, który prawda to zakupił, na pewno oczywiście zarobił na tym wielką fortunę. No oczywiście zarobili Żydzi, którzy wzięli pieniądze do kieszeni, bo pieniądze na nic nie idą, tylko do własnych kieszeni. Co? Na żadne cmentarze to, to znaczy, nie idą. To są złodzieje? Tak, to jest po prostu granda banda złodziei żydowskich, którzy po prostu wykorzystali tą restytucję mienia pozżydowskiego i bojaźń Polaków, bojaźń prezydenta Kwaśniewskiego, Cimoszewicza, którzy podpisali tą haniebną ustawę, wykreślając właśnie w artykule 30 punkt 2 i punkt 3, w którym było zapisane ratowanie tych zabytków i w którym było zapisane, że zabytki będą właśnie pielęgnowane. Tymczasem to jest pielęgnacja zabytku żydowskiego. A co na ten rabin Szudrych? No nie, no rabin Szudrych trudno, żeby powiedzieć, że... Oj, policję mamy, o! Nie może robić co może innego, przyszła aresztować tego ekipę albo rabina Szudrycha. Najpierw pytanie skierowane do naczelnego rabina Polski Michaela Szudrycha. Czy trudno jest być Żydem w Polsce? Czy Żydzi w ogóle Żydom w Polsce, żyją w Polsce nadal? I jakim się żyje? Był tutaj? Nie było. Rabina... Może przejeżdżał gdzieś za ciemnych szyb? No tak, taksówką jeżdżą. Klimatyzowanym Mercedesem klasy 600. Cały czas jeżdżą taksówkami przecież. No przed chwilą ja mam zdjęcie z taksówki Piotra Garcika, jak wsiada, więc cały czas się tu pokazują. Oczywiście pilnują interesy, no to wiadomo. Spychać już czeka, ale wywożą. Dzisiaj wywozili cztery ciężarówki, to ja widziałem, wielkie. Bojan, ta firma transportowa. Shalom Aleichem.